Witam. Kręcimy trzeci filmik moje gołębie ozdobne. Lipno. To jest parka berlińsko-długodziobych, czarnych. Czarne bociany na nie się mówi. Murzynki. Budapeszty kapciate, proszę. Parka. Jest jeden, uchowałem jednego, czy tam dwa i kolega wziął. Po drugiej parze wziął i miał do przeparzenia. Brudki czarne, czarny bocian z Budapeszką, dobre mamki. Biała bocianka, perowy bocian. Tak jak mówiłem na następnych filmach poprzednich, 40 murzynów. W tym tylko siwe dwa, gładkie. Ze 6 z 8 czarnych korniatych jest murzynków. Białych bocianów trochę kapciatych jest, Budapesztów kapciatych, brudków żółtych jest 5. Jeden będzie na wydanie żółty. To jest parka, po nich tu 3. I między nimi falisto żółta bocianka. Berlińska falista, akurat nie wiem jak to mówię. Bocianki białe takie kapciate. Tamiczka czarna, obrączkę chyba 2 albo 3-letnia, samczyk 4-letni. Samczyk jest wysoki, ładny, laczaty. Także proszę zobaczyć, jakie ma łapce. Lotny przede wszystkim. Ładny samiec. Dwie parki uchowałem, 4, po nich uchowałem bociany. Jak ktoś by chciał z parkę na wiosnę, mogę wysłać. Nie będzie problemu. To 2 następne po nich, pasiaczki. Cała para. Samczyk się rozbił, ale już lata. Tam Budapeszka kapciata z bosym jest. Na razie samczyk jest uchowany. Tu jest samczyk Budapeszka uchowany. Żółty. Tu jest jego mama. Była czyściutka 2 lata, teraz 3 rok leci, jak ją mam. Zrobiła się dropia, ta na dole jest samczyk od niej. To są bez obrączek jeszcze, zielonych. Tu proszę, brudek czerwony, czarne, murzynki. Ławeczek uchowany samiec, po wylotce z białym ogonem i po srebrnym samczyku. Srebrny wyszedł. Jest samiczka, to jest samiczka, przepraszam, wylotka. Z pierwszego lęgu. Samczyk gdzieś wleciał indziej, uchowany. Bocianów perłowych, czerwona bocianka z czarnym oczkiem. Także teraz sypniemy trochę jedzonka. Zlecą do karmika, popatrzymy się. Gołębi jest, jak mówiłem, 100 jakieś 4-5 sztuk. Bo parę brudków sprzedałem teraz. Żółtą z czarnym, no dokładnie nie wiem, czy to żółty będzie z czarną. Sam wybrałem, samicę żółtą se wybrał sam kolega. Rzepaczku sypniemy, bo nie daje dużo rzepaczku z kukurydzą. Niech podjedzą sobie. Trochę wypiżeją lepiej. Przegłodniały, bo rano dostały 2 kubki. Teraz 2 kubki to przegłodniały. Dostają 2 razy dziennie jeść, bo jak latem młodych się dużo chowa, no pszenica zazwyczaj leży całe dnie. Nie głodzę. Raz w tygodniu może tabletko przygłodzę. Oprócz tego jeszcze mieszankę się podsypuje. Teraz troszkę podgładzam, żeby wyżerały się. Wtedy widzę, co śpi, co nie chce zlecieć, to coś jest wtedy nie tak. A na razie widać, jak na filmie i tutaj gołąbki zdrowe.
zarwane, czyszczone było wczoraj. Posypka miętowa wcierana w półeczki, podłogę. No nie miałem czasu, bo miałem jeszcze to zmieść, żeby się nie pyliło. No ale nie zmietłem i na razie tak mocno nie pieli. Trzy pasiaki są, to jest samczyk uchowany po oparze. Pasiaczce, samice. Dwa winerki są. Jeszcze mają zielone znaczki, tak jak mówiłem na przednim. Nowe półeczki, siedzaczki już dorobiłem. Także już są ukończone. Jeszcze tutaj naprzeciwko muszę siedzaki dorobić. Mają za 3 lata te półki, bo nie były do samej góry. Wiadomo, stado się zwiększa, czasami dorobić. Teraz na tej stronie dorobiłem też siedzaczki, jak nie będzie kiedy padać, ładna pogoda, dorobię siedzaczki, moment, dotnie się piłką i... Także jest 105 gołębi, 104, 105, bo liczyłem dzisiaj rano. Mówię, specjalnie policzę. Na drugi rok trochę murzynów będzie na sprzedaż, bo zostawię może ze 6, z 8 młodych. Resztę będą na zamówienie, będą berlińskie długodzioby chowane, są dwa siwe. Samczyki bez krawatów, jedna samiczka tam z krawatem i samczyk jest siwy bocianek, ten berliński też z krawatkiem, gdzieś poleciał. Także czerwonych jest 4 czy 5 bocianów, perłowych jest 8 tych berlińskich długodziobych, bo liczyliśmy rano, weszły mi. Jest stado, 43 sztuki z tego roku jest, zostawiłem, liczyłem. To jest trochę tych młodych gołębi. Nic mi nie zdechło tam. 3 tygodnie temu chorowałem, kupiłem saszetki od Adeno, podałem. Także jeszcze pisało, że to jest od salmonelli, no z lekiem trafiłem, pomogło gołębiom. Potem dałem odgózka zapobiegawczo. Teraz niedawno dawałem 7 dni leczniczo. Bo ja zawsze na jesień podaję 7 dni i później odrobaczam. Przedtem dałem od salmonelli, jak chorowały, od Adeno. Także mieć zdrowe gołąbki. No. Widać, że zdrowe tam po... W lekarzach weterynarnie nie latam z kałem, bo jak niektórzy to kontrolują, żeby gołębie zdrowe były. Ja tak do tego się nie przywiązuję. Mniej więcej patrzę, co jest nie tak z gołębiami i staram się lek dobrać. 2 lata temu nie trafiłem. Poszło 20 sztuk, 10 krótkodziobów młodych i 10 murzyn. A teraz z lekiem trafiłem i daję zioła, przede wszystkim zioła, żeby nie faszerować ich tych chemią, do picia zioła na ziarka, dajemy probiotyk, staramy się raz na 2 tygodnie. Film się przerwał, nacisłem niechcąco na guzik i nagrywamy drugą część. Także przejdziemy zaraz do krótkodziobów, skameruje się krótkodzioby. Gołębnik dosyć długi, także lubię, jak jest posypką wysypane, nie żadnym wapnem. No wapno, jak jest zmiatane, no może nie szkodzi, bo jak jest nadmiar wapna, to wiadomo, gołębiowi w oko zapruszy się, a to jest zrący materiał. No kiedyś gadałem w filmie w tamtym roku, żebym nie zalecał tego wapna, no ale jak niektórzy dają i zmiatają, no to już ich sprawa. No ja nie mogę, bo mnie gryzie w płuca i wolę posypkę. Drożej wychodzi, ale wolę posypkę miętową kupić. Ładnie pachnie. Jak nie ma miętowej, to już zwykłą jakąś taką. Teraz od kolegi muszę wziąć. Ma jeszcze lepszą posypkę w wiaderku. Zalecał. Dopytałem się, jakie ma właściwości.
dla krótkodziobych osobno, lepszą. Mówi, żeby podać tą posypkę tu i tu do gemnika. No, no ja nie mam tyle tego, że tu daję już tą zwykłą, to już będę dawał. Tamtym lepszą się kupi we wiaderku. Także wiadomo, no, o te trzeba dbać. Przejdziemy do krótkodziobów. Już się ściemniło. O, krótkodzioby sobie chodzą. Proszę. Sroczki czerwone są trzy. Ten młodziaczek w środku. O, co został na ziemi, to by była parka. Mnie sparzył i... Rymeczka żółta, świeża. Żółta, świeżutka. Samiczka, bo miałem inną samiczkę. No czarne oczko ma. Jest po bardzo ładnych krymach. To jest młody sroczek. Mam nadzieję, że będzie samczyk. To jest samiczka. To będzie do niego, od kolegi kupiłem, jak byłem w Płońsku. Za 3 tygodnie temu byłem, no. To będzie do niego. Tu krymek żółty samczyk jest, do tej żółtej, roczny. Czerwony samczyk uchowany, troszkę mu tam pleców brakuje, nie? Ale jest ładny, dosyć wysoki. Czarna krymka, co ostatnio gadałem w następnym filmie. Gadaliśmy w poprzednim filmie, że babcia takie miała, że nie mogła chodzić. Zobaczcie, jakie ma ostrogi. Jeszcze się potyka. Staropolskie czarne. Syn sparzył się z matką, tak chciałem. No zobaczymy, czy coś się uchowa, no bo może być bliska krew. Zobaczymy, niektórzy tak krzyżują i chowają, no nie wiem. Jest po żółtym samczyku ładnym uchowany, żółtego ładnego sprzedałem, wyższy od niego. Nie miałem żółtej do niego, no. Kolega, odkupił go w sumie kolega ode mnie. Tu jest czarny krymek. Brukselka samica będzie, proszę zobaczcie, jaka łapciata. Letko pulsuje, chyba samiczka. Samca będzie trzeba dokupić. Jak będzie samczyk, to się samiczkę dokupi. Jest przyjemny gołąbek i o, ta czarna. Proszę, zobaczcie. Ona ma przycięte krótko łapcie. Jeszcze tam gdzie niegdzie, jeszcze... Tego. Ma letko krzywą nóżkę lewą i ona na te łapcie nadepywała się, przewracała. Młody krymek, o, do niej samczyk będzie. To będzie czarny. Trzymać parę gołąbków, a przyjemnych, nie żeby się zawstydzić. Takie w miarę. Wiadomo, za parę złotych ich nie kupi, ale... No. Sprzedać jedne młode, dołożyć. Kupić w te miejsce dwa. Lepsze, ładniejsze i... Krymeczka, samiczka. Czarna, czarna z żółtym się sparzyła na razie. Z tym żółtym tu. Długie jak gruchają. Czarna z żółtym. Staropolska ładna, czerwona, wysoka. Teraz samczyka przegnamy. O. Samczyk troszkę mu pleców jest wysoki, ładny. No ten młody będzie lepszy, no. Tylko żeby się uchował. O, krymek żółty. Gębie zdrowe. Poleczonej, wszystko danej. Zakwaszacz dostawały, teraz dałem wodę, musiały zakwaszacz wypić. Proszę, krymek czarny jest bakaty. Tam piórko na plecach ma jedno i... Ale biorę z gemnika gołębie, wiem jakie biorę i... Także nie... Ten kolega co bierę z Zalipnem, pozdrawiam go. Nie podrywał gołąbków, także jakie wziąłem, w tamtym roku wziąłem 3 krymy czarną i parę żółtych i nic im nie wyrosło. Tak jak mówił, to od takich gołębie można brać. Najlepiej jechać na gołębniki. Wiadomo, się drożej zapłaci te parę złotych, ale proszę zobaczyć. Grity mają gołąbki, tam jest kał. Tak, kupkę robią,
gryty, także z grytów nic im nie brakuje. Karma, rano dostało żyć, raz dziennie dostają żyć, nie więcej. Jęczmień mają, posypka też była, tylko tutaj jest zmiatana posypka. Chodź, Sroczek, chodź. Młodziutki. Po żółtym i po tej czarnej, co z czarnym się sparzyła. Koronkę ma całą, no był podziobany i tą koronkę ma jaką ma. Krym też czarny będzie miał. Łapcie ładne, no. No byle czego nie biorę w ręce. Nieraz można kupić tanie gołębia ładnego, no ale może być chory, czy i za parę groszy sprzedane. Miseczków nie chowam tutaj, u długich chowałem, tu nie chowam, no. Także kończę, koledzy. Oglądajcie moje filmiki i pozdrawiam. Na razie.